Przede wszystkim, znowu płynie 7, dalszy ciąg Arcanum. Okazało się, że nie byliśmy daleko. Biuro pana Wilksbiego jest gdzieś tutaj, tak, dokładnie. Edward Wilksby. Witam, panie Wilksby, czy ma pan chwilę czasu na rozmowę? Tak, oczywiście, bardzo lubię rozmowy z wyborcami, siła napędowa miasta i takie tam. Czy wiesz cokolwiek o polityce w Tarancie? Nie, czy moglibyśmy o tym porozmawiać? Tarantem rządzi Rada Przemysłowa, której jestem przewodniczącym, stanowią grupę handlowców oraz polityków i ustawiamy prawa w oparciu o to, co uważamy za najlepsze dla zarówno handlowej, jak i kulturowej przyszłości naszego pięknego miasta. Czy Tarant zawsze był rządzony w ten sposób? Mieliście tu kiedyś monarchię? Nie, monarchia. Cóż, jakby to bądź, stała się przestarzała jakieś 50 lat temu. Rozmawiamy dużo na ten temat w Tarancie. Wystarczy powiedzieć, że z naszym nowym systemem władzy miasto dobrze się wiedzie. Czy wiesz, co się zjednoczyłem królestwie, przyjacielu? Nie, czym jest Zjednoczone Królestwo? Zjednoczone Królestwo to przymierze pomiędzy dwoma dużymi miastami, Tarantem i Ashbury. Dzielimy się zasobami, handlami oraz siłą wojskową. Jest wiele innych miast, które obecnie chcą się przyłączyć do Zjednoczonego Królestwa. Częścią mojej pracy są negocjacje z potencjalnymi członkami. Rozumiem, mam jeszcze kilka ogólnych pytań dotyczących Tarantu. Jakie są główne gałęzie tarackiego przemysłu? W Tarancie mamy wiele gałęzi przemysłu. Jesteśmy podstawą ekonomicznej stabilności Arcanum. Jako że firma Gilberta Batesa mieści się u nas, produkujemy więcej maszyn parowych i innych urządzeń technologicznych niż reszta kontynentu razem wzięta. Kontrolujemy lwią część eksportu produktów i zasobów całym Arcanum. Tak samo w przypadku kolei i stoczni. Czy nie ma żadnego miasta, które mogłoby się równać z Tarantem? Oczywiście, że nie. Jesteśmy najlepsi we wszystkich dziedzinach handlu. Cóż, myślę, że można wspomnieć o Kaladonie, ale tylko przelotnie, pamiętaj. Są państewkiem w powijakach i niczym więcej. Okej, dobra. Na czym polegają pańskie zadania, główne problemy Tarantu? Pańskim zdaniem. Och, Tarant ma mnóstwo problemów. Jednym z nich jest wzrost przestępczości w kotle. Przedsięwziąłem osobiste środki, by załagodzić ten problem. Mamy także w Tarancie rosnącą społeczność orków i półorków. Stworzyli związki zawodowe. I zasiedli mnóstwo zamętów wśród robotników w mieście. Jakie osobiste środki podjął pan w kotle? O, to nic takiego, zapomnij, że kiedykolwiek powiedziałem. No dalej, staruszku, możesz mi zaufać. A tak, chyba jesteś kimś, komu można zaufać. Pracuje dla mnie pewien człowiek, nazywa się Sebastian. Zatrudniłem go, by zajął się sprawami w kotle. Jeżeli byłbyś zainteresowany uczestniczeniem w takim przedsięwzięciu, wpadnij do drinka do Kaleba Maluja w kotle. Zwykle tam przebywa. No okej, dobra, fajnie. Co do innych spraw. Jaki zakres obowiązków obejmuje pańska praca, panie Wilksby? Moja praca, będąc przewodniczącym Rady Przemysłowej Tarantu oraz właścicielem moich własnych przedsiębiorstw, mam bardzo dużo obowiązków. Ostatnim zajmowałem się negocjacjami z Kaladonem. Widzisz, Kaladon rozważa możliwość zostania członkiem Zjednoczonego Królestwa. Naprawdę? Już się na to zgodzili? Nie, natrafiamy na pewne przeszkody w dalszych negocjacjach i nie jesteśmy pewni, co zrobić. Pilnie potrzebujemy talentowanego dyplomaty, który przełożyłby doradcom królewskim nasze najnowsze propozycje i dopilnowałby, zadecydowali oni o poparciu dla przyłączenia się Kaladonu. I właściwie mam pewien kłopot ze znalezieniem kogoś wystarczającego do zadania umiejętności. Być może ja jestem osobą, której szukacie. Wiesz, wydaje mi się, że wiem, z kim jesteś. Doszły na słuchy z Ashbury o twojej mowie w związku z budową pomnika. Udało ci się, prawda? Tak myślałem. Chyba jesteś osobą, jakiej potrzebujemy. Nie sposób w pełni opisać delikatnej, ale teoretyk negocjacji. Wybrana przez nas osoba musi dobrze znać się na wszystkich omawianych kwestiach. Nie mam wątpliwości, że jestem w stanie podobać zadaniu, co należy zrobić.
Rozumiem. Cóż, jeżeli zgodzi się na moje warunki, może zdecyduję się do tego wyznaczyć. Jeżeli naprawdę uda ci się przekonać królewskich doradców do przyłączenia się do Zjednoczonego Królestwa, to zostanie ci wypłacona suma adekwatna do twojego osiągnięcia. Dodatkowo, jeżeli uznam, że się dobrze spisałeś, wyszkolę cię na mistrza w sztuce perswazji. A na jakich zasadach będziesz oceniał moje powodzenia? Cóż, w każdym negocjacjach obecnie jest element kompromisu. Dostaniesz akta opisujące ważne aspekty procesu przyłączenia się do Zjednoczonego Królestwa. Twoja zapłata będzie w tym większa i mniej kompromisów będziesz musiał przyjąć w związku z nimi. Rozumiemy się? No, nie ma sprawy. Cieszę się, że się zgodziłeś. Udaj się do Caladonu. Kiedy już tam dotrzesz przed wejściem do Zamku Królewskiego, spotkasz człowieka imieniem Renard. Udzieli ci on kilku informacji przed rozpoczęciem negocjacji. Coś jeszcze? Oto akta, o których mówiłem. Przeczytaj je bardzo uważnie. Przed spotkaniem z doradcami króla musisz się dobrze zapoznać z tymi informacjami. Renard powie ci, gdzie masz się ze mną spotkać po zakończeniu negocjacji. I pamiętaj, te negocjacje są naprawdę delikatna sprawa. Nie rozmawiaj z nich o nich z nikim, rozumiesz? Kłaniam się i żegnam. Musieliście zapewne załatwiać ważne sprawy. W rzeczy samej. Nie mam nic do wątpliwości, pan Wilksby ma dużo władzy, jego wpływy sięgają daleko. Nigdy nie wiadomo, do czego zamierzają ludzie tacy jak on. Wolę, żebyś nie mówił w ten sposób o panu Wilksby. Niesamowicie chronisz pana Wilksby'ego, nieprawdaż? Może macie jakieś wspólne tajemnice? Coś, czego reszta obywateli nie powinna się waszym zdaniem dowiedzieć? Dla mnie wygląda to właśnie w ten sposób. Przepraszam, mówiłeś, że kim jesteś? Nazywam się Heinrich. Heinrich Jinks. Reprezentuję grupę zaniepokojonych obywateli zarówno stąd, z Tarantu, jak i z zagranicy. Swoim celem uczyniliśmy uważne przyglądanie się strukturom władzy politycznej w Zjednoczonym Królestwie i dbanie, aby pracowały one dla osiągnięcia celów służących wszystkim. Czy mam rozumieć, że sądzisz, że pan Wilksby tego nie robi? Można to tak ująć, przyjacielu. Wiem, że obecnie zajmuje się negocjacjami z Caladonem i że bardzo zależy mu na tym, żeby zapewnić im członkostwo w Zjednoczonym Królestwie. Sądzę, że zależy mu na tym bardziej niż na czymkolwiek innym. Włączając to interes tych, których ma reprezentować. Martwi mnie to. Czy twierdzisz, że członkostwo Caladonu w Zjednoczonym Królestwie to zły pomysł? Przyjrzymy się faktom, drogi panie. Tarant razem ze Zjednoczonym Królestwem jest najpotężniejszym królestwem w całym Arkanum. Mamy zasoby naturalne, połączenia komunikacyjne i najbardziej stabilną strukturę przemysłową spośród wszystkich miast na świecie. Spora część naszego bogactwa powstaje kosztem miast takich jak Caladon w postaci podatków i ceł. Więc do czego zmierzasz? Więc pan Wilksby i jego poplecznicy w razie, że w rzeczywistości odbierają Tarantowi ogromne źródło potęgi i bogactwa poprzez umożliwienie królestwem takim jak Caladon wstąpienia do Zjednoczonego Królestwa. Caladon jest od nas zależny, jeżeli chodzi o drewno i technologię. Jeżeli pozwolimy mu się przyłączyć do Zjednoczonego Królestwa, wówczas stracimy tę przewagę. Ale chwileczkę, zdobywamy także sojusznika, możemy ograniczyć wydatki na obronę. Lecz oni tak... Także, widziałeś, Caladon nie traci... Nic, wstępując do Zjednoczonego Królestwa, zyskuje więcej czasu, aby umocnić swoją pozycję w nowej erze. Tarant wcześniej wstąpił na drogę rozwoju technologicznego i zabiera teraz tego plony. Jeżeli Caladon dostanie taką szansę, to niechybnie prędzej czy później także stanie się potęgą. Ale skoro będą naszymi sojusznikami, to nie mamy się czego martwić. Czy naprawdę pokładasz taką wiarę w ludzkiej naturze, przyjacielu? Czy sądzisz, że takie potężne, ambitne królestwo jak Caladon będzie długo znosić sojusznictwo w Zjednoczonym Królestwa? W ciągu zaledwie kilku lat jego siła dorówna potędze Taranta, a wtedy wybuchnie wojna. Zatrzymaj się na chwilę. Dlaczego pan Wilksby miałby nie wziąć tego wszystkiego pod uwagę? Nie zrozumiem źle, przyjacielu. To ludzie tacy jak Wilksby sprawili, że Tarant jest tym, czym jest obecnie. Ludzie mający wizję i odwagę, by zrobić wszystko, co konieczne, by tę wizję urzeczywistnić. Tarant nie zawsze był tak potężny, a zbudowana tej potęgi drogo kosztowała. Skoro Wilksby to uczynił, to dlaczego kwestionujesz jego obecne poczynania? Władza wyczynia z ludźmi dziwne rzeczy, przyjacielu. Tym, co stworzyło Tarant, był patriotyzm, lecz obawiam się, że obecnie to chciwość kieruje jego poczynaniami. Wilksby może zarobić krocie, jeżeli Caladon przyłączy się do Zjednoczonego Królestwa. Pamiętaj, że on jest przede wszystkim biznesmenem, dopiero później politykiem.
co dokładnie miałby zyskać? Koncesje, ulgi podatkowe, Kalados zrobiłby niemalże wszystko dla biznesmena, a mającego władzę, by doprowadzić do tego porozumienia, nie sądzisz? Być może. Co w takim twoim zdaniem należy uczynić, panie Jennings? Widzisz, dwie nieznające się nawet osoby mogą odbyć logiczną i racjonalną dyskusję, zanim się spostrzeżesz, są gotowe do czynów. Słusznych czynów, zauważ, koniecznych czynów. Czynów, które uczyniły to miasto wielkim. Nie słyszałeś jeszcze ode mnie żadnego zobowiązania, Jennings. Czy nie powiedziałem, że coś do czegoś zobowiązałeś? To było tylko spostrzeżenie, drogi panie. To niezwykle, jak wielkie rzeczy mogą wynikać z tak małego znaczących spotkań, nie sądzisz? Powiedz mi więc, co masz na myśli, Jennings. Dobrze. Przede wszystkim, czy przyjąłeś rolę mediatora w negocjacjach pomiędzy Kaladem i Zjednoczonym Królestwem? Nie. Rozumiem, cóż, jeżeli będziesz miał okazję porozmawiać z nim ponownie, spróbuj przekonać go, żeby powierzył ci tę misję. Będziesz musiał wykazać się charyzmą i krasomówstwem. Wilsby wie, jak docierać do pracowników, ale zdobycie tej posady będzie poważnym ułatwieniem w dokonaniu tego, czego trzeba dokonać. A to jest... dokonanie zamachu na kaladyńskiego króla Farada. Co? To mi się w ogóle nie przyszło do głowy. Odchodzę natychmiast. Z jakiegoś powodu ludzie się poobrażali za to. Nie powinni. On sam mnie zaatakował. No cóż, trudno. Przeżyjemy to. Teraz Jaromund jest podejrzliwy do nas. Tak, i Magnus. Nie chcę aż tak daleko wczytywać. Dobra. A tymczasem... wychodzimy z Tarantu. Do kotła jeszcze nie będziemy zaglądać. Tam się ciężkie sprawy dzieją. Naprawdę nie lubię tego, że ludzie się na mnie obrażają. Chociaż sam mnie zaatakował. Niedobry pan. W dodatku chciał zrobić zamach na króla. Jesteśmy praworządnymi obywatelami Tarantu. Nie bawimy się w takie rzeczy. Nie sądzę. Są martwi. Okej, dobra. Przejdźmy do klanu koła. I pójdziemy tam do tej otchłani całej. Tak to się chyba nazywało. Chyba. Chyba nie. Orkowie. Ciekawe, czy mieli jakieś złoto. Mieli tu całą zbroję barbarzyńców? Ne. Nic nie mieli. Trudno. Troszkę doświadczenia. Zawsze się przyda. Ta cała sprawa z zamachem na króla Kaladu, no to myślę, że całkiem ciekawy wątek. Ale my jesteśmy praworządnymi obywatelami. Nie robimy takich rzeczy. Okej, dobra. Jak to się szło do otchłani? Chyba tamtędy. Chyba. To są te inne kopalnie, które już przemierzyliśmy. To są ci górnicy. A tutaj już pozabijaliśmy tych...
Nie, te pająki kryształowe, tak. Okej, dobra. Chyba jednak źle poszedłem. Dobra, pobłądzimy trochę. A właśnie. Mam jeszcze inną sprawę do załatwienia. Wiecie, gdzieś tutaj znajduje się ołtarz krasnoludzki, do którego chcemy złożyć ofiarę. Ale nie wiem, gdzie się to znajduje. Może tutaj? Nie, to jest tylko ogród. To chyba nie ma żadnego ołtarza. Tak. Tu nic nie ma. Ale gdzieś się znajduje ołtarz. I go znajdziemy i złożymy mu ofiarę. A co jest tutaj? Nic ciekawego. Dobra, zobaczmy, mamy trzy zejścia. Spróbujmy najpierw tutaj. Wyszliśmy mnie zupełnie gdzie indziej. O, tu jest ten ołtarz. Czy zaprzejdźmy się do niego, skoro już tu jesteśmy. Okej, dobra. Mam nadzieję, że to jest w dobrej kolejności to robią. Jeżeli tak, to chyba mi się nie skasują bonusy. Dobra, zobaczmy, co tu pisze. Znasz kamień krasnoludów, który prawdy jest wcieleniem. Prawdziwszy niż magia słowa, las, słońce, drzewa, cienie. O Alberichu, głazów Boże, coś dzierżysz swej wielkości. My, co w twym sercu żyjem, twojej szukamy mądrości. Niesiem ci płonną skałę, co była płomieniem twych żył. Byś posiąść siłę kamienia, póki świat nie obróci się w pył. Mowa tu oczywiście o kawałkach lawy, które szczęśliwie mamy ze sobą. Zdobyliśmy błogosławieństwo Albericha. Oj, to dało nam do siły. Bardzo fajnie, przyda się to. I chyba dobrze jest, bo nie straciłem premii do ucznictwa. Więc chyba nie zepsułem kolejności. Okej, dobra. Fajnie. Lekkie obciążenie. Bonus do obrażeń. A raczej skasowanie kary do obrażeń. No właśnie, maksymalny udźwig. 5000. Jest jedno zadanie, które wymaga takiego udźwigu. Ale coś tam. A właśnie, jeszcze mam te całe akta, którymi na razie się nie będę zajmował. O, całkiem ciężkie one są. Okej. Może tędy schodzi się do chłoni? Ale ogląda się tylko dokąd prowadzą te schody? Do głębi. No, chcesz się tutaj rozejrzeć. Dziwne. Powinien nas puścić. No cóż, możemy zawsze wejść tym drugim wejściem. Ta chyba nie zezwoli nam wejść. A dobra. Możemy zejść tędy. I zwiedzać głębie od tylnej strony. Wow, patrzcie, ile rzeczy, które przegapiłem wcześniej. No tak. Dużo potek, które są utrapieniem. Ponieważ muszę trzymać je w moim ekwipunku, bo jeżeli je dam komuś, to niechybnie znikną dosyć szybko.
Virgil, Virgil, czy możesz mi potrzymać parę rzeczy? Ten amulet... Głupku, po co ty go zakładasz? Trzymaj też to. Ściany sztylet potrzymaj. Amulet też, chociaż jego już nie potrzebujemy. Zapałki skarżmy, czemu by nie? Piska Skyler i synowie. To Gilbert Bates powinien to od nas odkupić. W sumie mogłem zajść do niego, spytać się, czy zechce to ode mnie odkupić, czy coś takiego. No i co tam? No i dobra, troszkę miejsca mi to zrobiło. A właśnie, możemy z Torvaldem z Logeirem pogadać. I will say no more. Leave me. I return to my exile. I am nothing. I'll say no more. Jednak nie możemy. Okej. Okay. Dobra, myślałem, że już będę mógł z nim pogadać. I am nothing. Może później będziemy mogli. Może mam po prostu za mały poziom. Być może właśnie mam za mały poziom. Dobra, może po przeczyszczeniu głębi będzie chciał z nami porozmawiać. Okej, okay, dobra. Jakieś odtrutki, srutki. Ty potrzymasz sobie to. Już lubisz błyskotki. Tak, widzę. Rudowy golem. Dużo tych rzeczy tu jest. Pies? Gdzie jest pies? Na górze. Dobra, to trzymujesz zwinność ognia. I krzywda. A tyle uszkodzonej broni. Nie podoba mi się to. Co się stało? Ktoś zginął? Raven zginęła. Takie rzeczy się dzieją w Arkanum. Nie wiem czemu postanowili ją zabić. Ale nic, trudno, dobra. Każemy im wszystkim czekać. It is done. I sam tutaj z psem poczyszczę te rzeczy. Muszę tylko uważać, żeby nie wbić poziomu. Okej, okay, dobra. Jeszcze tego zabijemy. Pewnie będzie ich tu więcej, a na razie ich nie widać. Dobra, możemy zebrać z powrotem drużynę. How can I help you? How may I help? I'm ready to. I jeszcze ty. Dobra. Czego się nie robi, aby oszczędzić uszkodzenia dla broni? No, jakieś światełka. Tu pewnie jakieś pułapki będą. Elegancki pierścień, troszkę złota. Ojejku, znowu tam. Żebym miał jakieś sprytne sposoby niszczenia go. Mam tylko krzywdę, która zadaje mu mizerne obrażenia. A może kula ognia mu zadaje lepsze obrażenia? Znacznie lepsze. Potem się będę posługiwał. Dobra. Mhm.
Okej, kolejny. A zaraz się nim zajmiemy. Zbroja uszkodzona. Ci pozwolę uszkodzić moją szatę piękną. Wow! Patrzcie, parę smyf rzuca... Rzuca ognistymi kulami. Nawet nie wiedziałem, że... coś takiego jest możliwe. Jorumut nie robi takich rzeczy. Kolejny powód, aby wywalić Jorumunda na rzecz parymy na smyfa. Okej. I... Tak, zdecydowanie on to wywalił. Ja mogę tutaj odpocząć szkołę, no przydałoby się troszkę więcej many. Okej, gdzieś tu łaził kamienny golem kolejny. Gdzieś sobie poszedł. Drań. Z pewnością jeszcze go spotkamy. Lecinax. Ciekawe co to jest za stwór. Dobra, coś mi znowu szkodzili zbroję. Tylko 40, muszę uważać. Niedługo mi się szata zepsuje. A na szczęście Joromot ma jedną na zapasie, więc... Proszę, nie pokłóćcie się tylko. Porządny złoty pierścień. No bo je wezmę, skoro i tak już mam. No i strzały dla Riven, chociaż do tej pory pewnie zdarzyła już większość wystrzelać. O nie. Ale przydadzą się jej i tak. Dobra, czy nie pominąłem... pominąłem ścieżkę. To cofnijmy się tam. W tym kierunku. A może nie. Tylko mapa wyglądała jakby to była ścieżka. Okej, dobra. W następnym odcinku dalej zwiedzamy. Głębię. No i cóż. To zobaczymy, co dalej jeszcze będzie się działo. Kiedy to dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.